Dzień dobry Państwu, witam Państwa w gorących pytaniach. Dzisiejszym gorącym pytaniem jest, czy jesteśmy zdolni do takiego czynu powstańczego jak młodzież wtedy, kiedy poszła do boju. Jak panowie oceniają w ogóle, jak panowie oceniają powstanie? Przedstawiam gości, pan Igor Skurzybut z Ostrej Zieleni, młodzieżówka Zielonych. Dzień dobry. I pan Jakub Droszcz. Młoda prawica. Dokładnie tak. Panie Igorze, jak pan ocenia w ogóle powstanie warszawskie? Czy to, co się wtedy wydarzyło, znaczy, jaka jest pana ocena generalnie? Ciężko mi oceniać, nie jestem historykiem, tak, urodziłem się ponad 60 lat po upadku powstania. Oczywiście podziwiam heroizm powstańców, natomiast jeśli chodzi o samą ocenę polityczną powstania, myślę, że należy zostawić to historykom i ocenić, może pochylić się być nad tą tragedią tych powstańców, heroicznych ludzi, którzy walczyli za coś, walczyli za wolność, za demokratyczną, wolną Polskę. Natomiast czy była ta sprawa beznadziejna, nie wiem. A gdyby dzisiaj była taka sytuacja, że nie wiem, po ulicach jeżdżą jakieś czołgi obcego kraju, nie wiem, wszystko jedno, jaki obcy kraj nas okupuje, prześladuje Polaków, wywozi nas do obozów, jak pan zareagował? Poszedł pan się tłuc z przeciwnikiem, czy raczej przeczekał, aż oni sami pójdą gdzieś precz? Wie pan co, no teraz mógłbym powiedzieć, że poszedłbym walczyć, natomiast jest to ekstremalna sytuacja i nie mam pojęcia, jakbym zareagował. Dlatego moim zdaniem powinniśmy zrobić wszystko, aby do takich ekstremalnych sytuacji w ogóle nie dopuścić, budować pokój pozytywny, no ponieważ nie wiemy, jak byśmy się zachowali. I ja nie mam pojęcia, jakbym się zachował w ekstremalnej sytuacji. Mogę teraz powiedzieć, powtarzam, że poszedłbym walczyć, natomiast co bym zrobił, nie wiem. Szanuję szczerość. Musimy na chwilę przerwać, gdyż prezydent Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej, właśnie rozpoczyna przemowę związaną z obchodami powstańczymi. Przenosimy się do pana prezydenta. Bardzo dziękuję za obecność. To jedno z wielu miejsc w Warszawie, gdzie pochowano niewinnych, cywilnych, zamordowanych mieszkańców Woli w tamtych pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. Niemcy mordowali około 10 tysięcy osób dziennie. Trudno to sobie dzisiaj w ogóle wyobrazić, ale
To było wielkie ludobójstwo, o którym przez lata PRL-u właściwie nic nie mówiono. Natomiast fakty są takie, że to olbrzymie cierpienie mieszkańców Warszawy. Rzeź Woli, ludobójstwo na Woli jest czymś, co wymaga pamięci i wymaga upamiętnienia. Dziękuję wszystkim tym, którzy przychodzą pod te pomniki rozsiane tu właśnie na Woli, w Warszawie, w bardzo, bardzo wielu miejscach, bo w bardzo wielu miejscach są takie monumenty i tablice jak ten. Ten akurat monument upamiętnia 2,5 tysiąca mieszkańców Woli, ale takich miejsc tutaj jest bardzo dużo. Trudno sobie w ogóle to dzisiaj wyobrazić, ale taka była wtedy ta rzeczywistość. To była ta cena, którą mieszkańcy Warszawy i Warszawa zapłacili za dążenie do wolności. Oni z pewnością zasługują na to, żebyśmy dzisiaj o nich pamiętali i żebyśmy czcili te miejsca, składali hołd wszystkim tym, którzy wtedy oddali życie po to, żeby Polska mogła być na powrót wolna. Jeszcze raz chcę podkreślić, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj pamiętają o tych miejscach, którzy te miejsca odnawiają, którzy te miejsca sprzątają, którzy utrzymują tą pamięć, bo ona jest niezwykle ważna dla naszej historii, dla naszej tożsamości i dla naszej tradycji. Dziękuję bardzo. Witam ponownie w studio. Państwa moim gościem jest pan Jakub Druszcz. Młoda prawica. Prawica. Tak jest, tak, porozumienie. Jest. Porozumienie w Jarosława Gowina i pan Igor Skurzybud-Ostra-Zieleń, czyli młodzieżówka z kolei Partii Zielonych. Spotykamy się razem przy okazji tematu Powstania Warszawskiego. No i teraz pytanie takie, panowie. Wtedy w czasie powstania wszyscy walczyliśmy razem, tak? Nie było podziałów, podziały istniały oczywiście, ale na jednej barykadzie byli ludzie z AL, z AK, z ONR-ów, z NSZ-u. Wszystkich połączyła, nie wiem, miłość ojczyzny, potrzeba życia w wolności. Jak panowie oceniacie tą stronę? Czy jest możliwe, żebyśmy bez dużych zmagań wojennych, bez upustu krwi, bez daniny krwi, mogli sobie stanąć spokojnie razem ze sobą i stwierdzić, musimy iść do przodu razem? Czy takie okazje jak panowie to widzą, czy jest możliwe, żebyśmy się zjednoczyli bez rozlewu krwi? Wrócę do pana Igora z tym pytaniem. No ja myślę, że jest to wręcz konieczne w obliczu zagrożenia katastrofą klimatyczną chociażby. Musimy się zjednoczyć, aby razem zmusić rządy całego świata do działania i przeciwstawiania się realnego zmianom klimatycznym. Natomiast ja chętnie bym widział współpracę również w mniej ekstremalnych sytuacjach, na przykład przy budowie lepszego systemu edukacyjnego. Ostatnio zjednoczyliśmy się praktycznie wszystkimi młodzieżówkami opozycyjnymi. Bardzo zapraszamy do dyskusji młodzieży na temat edukacji, również młodą prawicę, również Forum Młodych PiS. Ja mam nadzieję, że się zjednoczymy, bo jest to konieczne. Oczywiście mamy wciąż wśród nas są podziały polityczne i są bardzo mocne niekiedy podziały. Nie tylko między mną czy kolegą z młodej prawicy, ale również między młodzieżówkami z opozycji. Jednak potrafimy się w tym momencie zjednoczyć i chcemy, żeby ta współpraca była jeszcze większa, żeby nie potrzeba było do tego rozlewu krwi czy katastrofy klimatycznej. Panie Jakubie? Cieszy mnie, że mamy też wspólne wartości. Tak, Powstanie Warszawskie, jednym z tych momentów, jednym z tych wydarzeń, które niezależnie od tych podziałów łączy ludzi, spaja, jest to naszym mitem kulturowym, już można tak śmiało rzec. Różnimy się na co dzień, tak jak już kolega właśnie z Zielonych wspomniał, politycznie, ale jednak wszyscy Polacy mają pewną zgodność co do naszych kwestii strategicznych, priorytetowych. Tak? Łączy nas stosunek do Unii Europejskiej, do obecności NATO, do kwestii obronności, bezpieczeństwa, czy energetycznego, wewnętrznego, czy polityki zagranicznej. To są te kwestie, których śmiało możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy zgodni. Natomiast no, podziały nie znikną, tak? Ale możemy w tych kwestiach... Ale w czasie powstania nie znikały, w czasie wojny nie znikały, tak? Tak, były nawet ostrzejsze niż dzisiaj. Przypomnijmy zabójstwo pana prezydenta Narutowicza, tak? Czy ostre protesty partii socjalistycznych podczas strajków w okresie przedwojennym, tak? To były też
bardzo brutalne podziały polityczne, które nie zniknęły i nie znikną. Natomiast tak jak mówię, myślę, że są pewne wartości, tak, wydarzenia historyczne, czy pewne strategiczne priorytety, do których wszyscy jesteśmy zgodni i których możemy śmiało współpracować pomimo poglądów. Jakie były realia powstania, jak wyglądało życie w czasie powstania i w czasie wojny? Najlepiej opowie nam pan Romuald Malinowski, to jest powstaniec z batalionu Kiliński, który walczył w czasie powstania, żołnierz AK. Poproszę ten materiał, bo jest, myślę, bardzo istotny. Okazuje się jednego dnia, że przychodzi łącznik i mówi: macie być tego, o tej godzinie tu i tu w tym miejscu, bo być może, że będzie coś się stanie. No to całą noc siedzieliśmy na jednym, w jednym takim domu niewykończonym, gdzie trzeba było drabinę wstawiać, żeby wejść na piętro. Nic nie było. Drugi alarm, też noc siedzieliśmy i nic. I trzeci alarm na ulicy Miedzianej, szkoła, tam mieliśmy się spotkać o godzinie 5, znaczy wcześniej trzeba było przyjść. Przyszliśmy, no i to się zaczęło. O godzinie przed 5 przychodzi Sitarz, ten nasz porucznik Czesław Sitarz, mój dowódca bezpośredni z 7 Kompanii Motorowej Iskra. Nie wie: chłopaki, powstanie. Idziemy, mamy zająć tak koszary na ciepłej policji granatowej, ale jakie uzbrojenie? Ja dostałem 2 butelki z benzyną. To było bardzo małe. Jeden był karabin maszynowy, na co nasza kompania tam była w tej szkole na Miedzianej, Miedziana 7 bodajże. I takie 2 buteleczki z benzyną w papierowych torbach. A dlaczego w papierowych? Bo w tych torbach był taki biały proszek. Jak się rzuciło butelkę, tą torbę, jak się rozbijała butelka, i ten proszek się łączył z benzyną i to na czołgi, na tę wspaniałą broń. No niespotykane na co dzień w normalnych warunkach sytuacje, no ale to jest okres wojenny, tak, aż w nim, że zanim doszło do wojny, sytuacja polityczna w Polsce była bardzo skomplikowana. Myślę, że o wiele, chyba mniej nawet niż dzisiaj. Nie sądzicie panowie, że to, co się dzieje na scenie politycznej w Polsce, czyli to, o czym tutaj pan na przykład Igor wspomniał, to, że politycy działają na wszelkie możliwe sposoby, żeby zniszczyć przeciwnika, de facto niszczą spokój społeczny, niszczą struktury państwa w ten sposób, dezawuując się wzajemnie, nie grozi nam tym, że z o wiele większą łatwością już w 1939 może dojść do sytuacji, w której będzie trzeba się znowu bić. Panie Igorze, jak pan to widzi? No, słyszeliśmy to, co mówił pan Romuald, no to jest przerażające, nawet jak słyszymy, a co dopiero, jeśli byśmy musieli to przeżywać. No, niestety, no, prawdą jest to, co pan mówi, no, politycy dążą do podziałów, partycypacja polityczna i w ogóle obywatelska społeczna młodzieży jest w tym momencie fatalna. Jest bardzo niska, nie tylko w młodzieżówkach i to wszelkich opcji politycznych, ale i w ogóle na wszelkiego rodzaju protestach, marszach, wydarzeniach politycznych, czy też frekwencji wyborczej wśród młodzieży. No i jeśli te podziały rzeczywiście są tak mocne, kiedy nie akceptujemy, że możemy się w pewnych sprawach nie zgadzać, to zapewne zdecydowanie trudniej byłoby nam się w ekstremalnej sytuacji zjednoczyć. No ja uważam, że powinniśmy budować pokój pozytywny, właśnie którego jednym z filarów jest współpraca obywatelska i partycypacja społeczna, polityczna, obywatelska. Panie Jakubie, jak pan widzi możliwość uświadomienia swoim starszym kolegom, w sensie politykom, tym, którzy po prostu dowodzą zespołami politycznymi w Polsce, że ich kłótnie, ich spory, ich właśnie powodują, że jesteśmy o wiele bardziej podatni na sytuacje takie, jaka miała miejsce po 1939 roku, tak, że tracimy niepodległość? Bo świat skłócony, Polaków skłóconych, bardzo łatwo można przecież
próbować zastąpić w inny sposób, tak? Jasne, znaczy przede wszystkim powiedzmy sobie, że polaryzacja polityczna to nie jest tylko nasz problem. Tą polaryzację, tę polaryzację widać wszędzie. W Stanach Zjednoczonych to jest chyba największy przykład, gdzie tam to dopiero jest problem. U nas jeszcze tego problemu aż takiego nie ma, tak jak mówię, pewne są wartości, pewien kanon kulturowy i historyczny. Tak, cały czas. My jeszcze jesteśmy, obydwa jesteśmy dobrym przykładem tego, że młodzi Polacy angażują się, tak? Cały czas nasze organizacje pracują do tego, żeby wzmocnić tą świadomość obywatelską. Co mnie strasznie cieszy, bardzo rozsądnie po prostu się wypowiadają w przeciwieństwie do wielu dorosłych polityków. Wiemy, że i tak mieszkamy w wspólnym kraju, tak? Będziemy budować ten kraj niezależnie od tego, kto będzie u władzy. Chcemy tu zostać, tak? No i po co tak ostro właśnie krytykować? Wiadomo, trzeba krytykować poglądy, nie ludzi, tak? Mm-hmm. Akurat my nie zgadzamy się w kwestiach wielu sprawach, tak? Ale łączy nas Polska. I właśnie to budowanie odpowiedzi na polaryzację jeszcze nikt nie znalazł w tym momencie, tak? Musi przyjść właśnie duży kryzys, który spowoduje, oby że nie, ale właśnie też porównanie do 39 roku jest moim zdaniem nietrafione troszeczkę, bo jesteśmy w innej sytuacji geopolitycznej, tak? Mamy jednak Zjednoczoną Europę, tak? Mamy NATO. No i też o tym porozmawiamy w kolejnej części programu, bo właśnie kończy się czas tej części. Serdecznie państwa zapraszam na ostatnią część naszych dzisiejszych gorących pytań. Witam państwa w czwartej z tej części gorących pytań dotyczących Powstania Warszawskiego i pytania głównego, czy jesteśmy zdolni dzisiaj do powstańczej ofiary. Państwa moim gościem jest pan Igor Skurzybut z Ostrej Zieleni, młodzieżówka Zielonych Partii Zieloni, i Jakub Drożdż. Młoda Prawica, Porozumienie Jarosława Gowina. Dokładnie. Panowie, często jest łatwo powiedzieć, tak, pójdę do powstania, jak tylko będzie taka potrzeba. Panowie tutaj, znaczy szczęście, nieszczęście, stwierdzi, że jakby sobie woleli, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło, a jeżeli dojdzie, to są tak ekstremalne, że trudno przewidzieć reakcję. Ale zobaczmy może, jak wygląda takie powstanie, wojna oczyma dziecka, tak? To jest pan Aleksander Wiechowski, dzisiaj już nie jest dzieckiem oczywiście, ale w czasie powstania miał 10 lat i opowiada to, co przeżył na ulicach Warszawy wtedy, w tym trudnym chyba dla wszystkich mieszkańców okresie. W naszym domu na Chmielnej 26 mieszkaliśmy na 6 piętrze. I to już był powstanie i początek powstania. I wtedy, ja wtedy też miałem, dostałem taką sporą swobodę ruchu. To było coś fascynującego. Były strzały przede wszystkim. I ja zacząłem pierwszą swoją kolekcję robić, zbierałem łuski od nabojów. Się strzela z Mausera i wyskakuje łuska. Ja miałem takie pudełko i tam wrzucałem, to były i odłamki. Bo przy okazji powstania wspomina się chyba o jednym elemencie, który moim zdaniem jest najważniejszy w tym wszystkim, że w czasie powstania warszawskiego zginęło 150 do 200 tysięcy cywilów, tak? Czyli osób, które nie brały w powstaniu bezpośrednio udziału, które zostały w jakiś sposób no, wmanewrowane w całą historię, bo nie mogły sobie po prostu wyjechać z Warszawy, nikt nie uprzedził o tym, że będzie się odbywała na ulicach miasta masakra. No i pytanie teraz odpowiedzialność, tak? Bo rozumiem, że nie wiem, przyjmujemy, że idziemy do powstania, tak? A co z odpowiedzialnością za osoby, które nie mogą, nie chcą, nie powinny nawet w nim brać udziału, a bierzemy je sobie na sumienie w jakiś sposób, mam wrażenie. Chyba nieodparte. Pan Jakub Drożdż. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby rozdzielić dwie grupy, tak, powstańców, którzy czynnie wzięli udział w walce zbrojnej, i cywili, którzy wzięli bierny udział. Znaczy, trzeba pamiętać o tej sprawie, że przez 5 lat w tamtym okresie wszyscy mieszkańcy Warszawy widzieli swoich kolegów, swoje koleżanki wywożone do obozów, łapane na ulicy, wyrywane z domów, z łóżek, w środkach nocy i po prostu rozstrzeliwane na ulicach. Więc ja Bez powodu. Tak po prostu jedynym powodem było to, że jest się Polakiem. Tak, mówi się po polsku. I ja w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, tak abstrahując już od całości, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógłby powiedzieć, że stop, zatrzymujemy się. Jak ludzie, jak powstańcy ruszyli do boju, to cywile też wyszli na ulicę. Tam były biało-czerwone flagi wszędzie. Euforia entuzjazm była. Absolutnie. Tak, dokładnie. I ja sobie nie wyobrażam, jakby to można było teraz zatrzymać. W tym momencie, jak po 5 latach
wraca na ulicę biało-czerwona flaga. To ludzie płakali, ja bym płakał ze szczęścia po prostu, i to muszę przyznać, bo teraz się wzruszam, jak patrzę na te wszystkie zdjęcia, na uśmiechy powstańców, którzy idą po prostu, idą, zdobywają pierwsze budynki, są pierwsze sukcesy, bo trzeba przypomnieć, że pierwsze tygodnie to był sukces. Niemcy w ogóle się tego nie spodziewali, że Warszawa może wybuchnąć nagle i że... No, okupiono może... ogromną krwią, bo ci chłopcy szli bez broni. Tak, co to słyszymy, no to słynne hasło obok orła, znak pogoni, poszli nasi na bój bez broni. Powstanie było zorganizowane, jak było zorganizowane, czyli byle jak, ale do tego szykowano się od kilku lat, bo to było zaplanowane działanie, akcja burza już trwała, no ale nie wiem, czy tych młodych ludzi byłby ktokolwiek w stanie zatrzymać ich entuzjazmu, ich chęci do walki po 5 latach upokorzeń. Tak, można i wyjść i odpłacić hitlerowskim Niemcom pięknym za nadobne. Znaczy jest relacja Józefa Mackiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, który był wtedy w Warszawie i stał na Jerozolimski, w czasie się zaczęło, i on człowiek taki sceptyczny, wycofany, bardzo analityczny, on w tym tekście napisał, że to było nie do powstrzymania, bo emocje ulicy były takie, że wystarczyłby głośniejszy wystrzał i tak by ci ludzie poszli do przodu. To co było wcześniej pokazane na filmie, na relacji, tak, ci ludzie czekali po prostu, kilka dni wcześniej, kilka dni później powstanie by wybuchło, tak, wybrano niestety, no do Warszawy ściągnięto dodatkowe dywizje pancerne, bo Rosjanie już się zbliżali. To był zły moment, też nie przewidziano sytuacji, czyli tego, że nagle nie zjawi się batalion Sabowskiego przerzucony przez Europę, że alianci, mimo i tak bohaterskich prób pilotów, nie dostarczą odpowiedniego zaopatrzenia. To, co później generał Anders pisał, że to Warszawie chwała, dowódcom kara po prostu. Która nigdy nie została wymierzona. I nie mam, i raczej nigdy nie zostanie wymierzona. Pytanie do pana Igora z Kurzy Buta. Tutaj padła kwestia naszych aliantów, tak, czyli umów międzynarodowych, które po prostu gwarantowały nam przed wojną, że nie będzie wojny. W czasie wojny uspokajały nas, że pomoc uzyskamy. Tak przez pryzmat historii patrząc, jak pan odbiera dzisiejsze umowy międzynarodowe, które mówią to samo, że jesteśmy bezpieczni, zabezpieczeni i generalnie jakbyśmy chcieli na przykład wpaść na pomoc jakiegoś powstania, to oczywiście nam pomogą. Na tyle, że obecnie ta integracja jest znacznie silniejsza i nie opiera się wyłącznie na sojuszu wojskowym, ale również na ekonomicznym, swobodnym przepływie ludzi, przepływie kulturowym, który no, zapewnia pewną większą solidarność. No, mówiono przed wojną, kiedy rozpoczęła się Druga wojna światowa, niektórzy w Anglii czy we Francji mówili, że nie mają w jakim celu umierać za Gdańsk. W tym momencie, jeśli dzielimy więcej wartości, ta integracja jest silniejsza, tych powodów byłoby znacznie więcej. Więc myślę, że bardziej gwarantuje to, i integracja jest silniejsza, tym bardziej skore do obrony będą inne państwa. Ja bym tu nawiązał do tego, co pan Jakub powiedział o odpowiedzialności. No to jest, był jeden z najtragiczniejszych jednak epizodów w polskiej historii, kiedy to dzieci poszły do wojny. I no nie brał udziału w walkach bezpośrednio, ale jednak był uczestnikami w całego powstania. Tak, oczywiście, że nie brał udziału bezpośrednio, bo no, to pewnie byłoby nieprzydatne militarnie i z różnych względów nieetyczne. Na powstańczą pocztę obsługiwały na przykład. Obsługiwały powstańczą pocztę czy szpitale. No i tego powinni uniknąć dowódcy. Powinniśmy wcześniej myśleć o takich konsekwencjach naszych również zrywów. Być może powstańców rzeczywiście nie dało się powstrzymać, ale to dowódcy będący w relacji władzy, tak jak teraz w relacji władzy jest rząd, czy politycy, również media, powinni powstrzymać przeciwko takim działaniom. Może oddam jeszcze głos powstańcom. Pan Jerzy Edsen-Tempski, żołnierz powstania wszystkiego, pseudonim Jędrek, walczył bataliony Zaręba, Piorun, opowiada o tym, jak traktowano przeciwnika w trakcie tego powstania, i to też są bardzo ciekawe materiały. Poproszę o tę wypowiedź. Któregoś dnia, to tak jest mniej więcej pod koniec sierpnia zgłosił się do naszego oddziału młody człowiek, chłopak tak w wieku, ja wiem, 23-25 lat, roztrzęsiony, rozklekotany kompletnie, i on koniecznie chce się dostać do nas, do naszego oddziału, do naszej kompanii,
A on w ogóle to on jest z Mokotowa, tam, bo tam była baszta, z tej rozbitej baszty, prawda, on się. Dowódca kompanii, pan kapitan Ambrozja, taki był jego pseudonim, kapitan Ambrozja, nie bardzo wie, co z tym fantem zrobić, bo może to być szpicel, może to być prowokator, bo tacy się zdarzali. I to bardzo często w czasie powstania. Podając się za Polaka, za tego, po prostu współpracował z Niemcami, prawda, albo dawał namiary, prawda, albo sygnały Niemcom. Prawda. Więc ten też nie wie, co z tym fantem. I dochodzi jeszcze, i wtedy inny kolega przynosi wiadomość kapitanowi, że tego faceta to nie można w ogóle przyjmować, bo ten facet to jest najprawdopodobniej agent niemiecki. Ale ten z kolei, biorąc ten domniemany agent, ja go widziałem, ten domniemany agent jest tak zdenerwowany, jest tak jemu zależy, żeby przy... I płacze, dosłownie płacze, bo na kolana pada, że on koniecznie chce, prosi, błaga, bo jemu, no nikogo nie ma, jemu grozi śmierć, prawda, i tak, on chce z nami i tak dalej. I ten nasz kapitan, który był takim człowiekiem decyzyjnym, w końcu wpadł na pomysł taki, żeby trzeba zrobić... Jeżeli tam leży Niemiec, przejdziesz na drugą stronę ulicy, przeskoczysz przez płot do tego Niemca, temu Niemcowi zabierzesz broń, hełm i przyniesiesz tu z powrotem, to przeżyjesz, to bierzemy cię do oddziału. No i historia skończyła się z dalszy ciąg tej historii. Okazało się, że ten chłopiec został przyjęty do działu, po czym zniknął kilka dni później. Nikt nie wie, czy zdezerterował, czy faktycznie był agentem, czy gdzieś zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. No i takie dylematy ci powstańcy mieli na co dzień, tak? Bo oprócz zagrożenia ze strony przeciwnika, było to zagrożenie ze środka, wynikające w dużej części chyba też z tych przedwojennych różnych animozji, tak? Bo jedni nie ufali drugim na AK, trudno było zaufać AL, które ich zabijało w czasie przedpowstańczym na przykład, tak? No i znowu wraca pytanie, czy jesteśmy w stanie jako Polacy, nie to, że przygotować się do kolejnego powstania, bo to nie byłoby, nie ma większego sensu, ale przestać się ze sobą droczyć na tematy mało istotne w gruncie rzeczy, jeżeli się patrzy na życie ludzkie, tak? Panie Jakubie, jak pan to widzi? Cała nasza historia pokazuje, że Polacy zawsze odkładają animozje w chwilach ważnych dla naszego kraju i wspólnie budują. Teraz mamy na przykład stosunek do służby wojskowej, do ogólnie do wojska, cały czas wśród Polaków rośnie. Tak, stosunek to jest, no, Polacy oceniają bardzo dobrze wojsko, policję, te nasze wspólne. Jestem pokolenie, które uciekało przed wojskiem. No, teraz ludzie się pchają. Znaczy, tak, bo wszyscy postrzegają, i rzeczywiście tak jest, służbę w wojsku jako funkcję dobrze płatną, prestiżową, tak? Jednocześnie też zastrzegają, że najbardziej niebezpieczną. Do Wojsk Obrony Terytorialnej garną się młodzi ludzie, tak? Pozytywny stosunek w większości Polaków jeszcze bardziej rośnie. W tej chwili to jest według badań CBOS-u 49% pozytywnie ocenia, tak? Więc jeśli chodzi o naszą obronność, tak, jesteśmy w stanie połączyć się, tak? Pracować na rzecz wspólnego celu. I raczej to, co kolega podkreślał, że teraz nikt by nas nie zaatakował po prostu, bo wie, czym to grozi. Tak, nie tylko sojuszami obronnymi, ale też konsekwencje wojny w Europie będą katastrofalne dla całego świata, bo nikt nie może sobie pozwolić na takie coś. Panie Igorze, pytam pana Igora Skurzybuta z Ostrej Zieleni. Opinia o środowiskach lewicowych jest taka, że one po prostu generalnie bardzo by się chciały wymiksować z ewentualnej udziału w obronie ojczyzny. Jak to faktycznie wygląda? Jak jest naprawdę, bo to rzadko jest okazja spytać kogoś ze środka, a ogólnie biegające opinie są na ogół, uważam, bardzo krzywdzące. No, może jest taka opinia, no ale również w Powstaniu Warszawskim bardzo dużą część stanowiły środowiska socjalistyczne, PPS. No, wręcz manifest podziemnego parlamentu był bardzo lewicowy, działającego w Warszawie w trakcie powstania. No jakby było teraz, no... Zobaczmy, że na strajkach klimatycznych, które protestują
przeciwko niedziałaniu w sprawie zmian klimatu, które obecnie są największym jak dla nas zagrożeniem, jest głównie lewicowa młodzież, nie tylko lewicowa. No ale strajk klimatyczny, a wojna, w której wpływają pociski, to jednak są dwie różne rzeczy. Od klimatu nam niepodległości nie braknie, tak? A mówię o sytuacji zagrożenia państwa, tak? Militarnego. Jak wyglądają nastroje na lewicy? No być może na razie niepodległości nie braknie. Później no, zobaczymy, ale jeśli chodzi o pytanie, jak wyglądają nastroje na lewicy, no to... Są patriotyczne, czy zgodnie z różnymi informacjami, które krążą, wręcz przeciwnie? Jest lewica patriotyczna, jest lewica kosmopolityczna, ale lewica dba o ludzi. Przede wszystkim chce dbać o ludzi, więc jeśli w takim nastroju, w sytuacji wojennej doszłoby do sytuacji zagrażającej życiem ludzi, do... zagrażającej ludobójstwem, jak w trakcie powstania warszawskiego, to wszyscy obowiązkiem moralnym jest to, żeby stanąć. Żeby bardzo dziękuję panom za spotkanie i za te wypowiedzi. I państwa zapraszam na kolejny program, dalszą część dzisiejszego spotkania z powstaniem warszawskim na antenie w Polsce TV. Życzę miłego dnia, jeżeli to jest możliwe w taką rocznicę.